Podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Ewangelia według Łukasza, 7 rozdział, werset 14. Ten fragment mówi o matce z Nain, która spotkała Pana życia. Przed bramą miasta Nain spotkały się dwa pochody. Pochód smutku i śmierci i pochód życia i radości. Niosący nosze ze zmarłym się zatrzymali. Poruszający moment, Pan Jezus wypowiada słowa pełne mocy. Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I zmarły jest posłuszny i wstaje. Być może i również ty straciłeś niedawno kogoś bliskiego i Pan Jezus nie przyszedł i nie zwrócił ci go. To jest ciężkie do uniesienia, ciężkie w sobie. To jest ciężkie do uniesienia. Ciężko sobie z tym poradzić. I trudno sobie z tym poradzić. Jeśli ktoś umrze w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, w niedalekiej przyszłości usłyszy rozkazujące zawołanie Jezusa i zmartwychwstanie, bo tak zapowiada pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 werset. Wierzący znowu się zobaczą. I Pan Jezus Chrystus jest Panem życia. Kto należy do Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia, kto należy do Niego, nad tym śmierć już nie panuje. Gdy Pan Jezus zmarł na krzyżu, gdy wziął na siebie karę za grzesznych ludzi i po trzech dniach zmartwychwstał, złamał moc śmierci. Od tego momentu dla chrześcijan śmierć jest tylko ciemną bramą prowadzącą do światła. Pan Jezus powiedział: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Czy wierzysz w to? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze.